Cześć, witam. Dziś książka francuska Jeana Toulet zatytułowana Trujący Anioł. Akcja książki dzieje się w XIX wieku we Francji, a dokładnie w Bretanii. Bretania, region Francji położony na północy, który to jest bardzo ciekawie scharakteryzowany w motcie do tej książki. Każdy kraj ma swoje szaleństwo. Bretania ma je wszystkie. I w tej Bretanii w XIX wieku rodziła się dziewczynka, której nadano imię Helena. Helena Gigaudeau. Helena Gigaudeau zasłynęła tym, że stała się jedną z morderczyń najbardziej sławnych, jeżeli tak można powiedzieć, i najbardziej znanych. Była ona masową trucicielką. Po prostu truła swoje ofiary, albowiem była kucharką, a więc mogła te ofiary w dowolnej chwili otruć. I tak też się stało. Dlaczego Helena Gigaudeau truła swoje ofiary? Otóż dlatego, że uwierzyła w pewną legendę, w pewien mit, przekazywany z pokolenia na pokolenie w rodzinach bretońskich, a mianowicie uwierzyła, że jest pomocnikiem śmierci, że jest Anku. A rolą Anku było uśmiercanie jak największej ilości ludzi. I ta właśnie Helena, kiedy w wieku 7 lat usłyszała tę legendę, zaczęła się interesować magicznymi ziołami, megalityczną budowlą, która niedaleko jej domu, jej rodziców się znajdowała. Zważywszy na te właśnie rośliny, zyskała przydomek Piorunica. Była dziewczynką bardzo ładną, a potem bardzo piękną kobietą, a więc nie było problemu ze znalezieniem miejsca do służby, czyli do tego, żeby była kucharką. I właśnie tych kilkadziesiąt osób, które otruła, zaprowadziły ją na szubienicę. W 1852 roku wykonano wyrok. Helena Gigaudeau została zgilotynowana. I kiedy podczas ostatniej rozmowy rozmówca pyta ją, dlaczego to robiła, właściwie nie potrafiła wyjaśnić swoich czynów, ich przyczyny. Mówiła tylko, że nie chciała się bać. To ona chciała strach wzbudzać w innych ludziach. W książce tej nie znajdziemy jakichś krwawych opisów morderstw. Właściwie te morderstwa się powtarzają, nie ma w nich nic fascynującego. Ale dla mnie fascynujący jest obraz krainy, obraz Bretanii. Nie przypuszczałam, że w XIX wieku w takim państwie jak Francja, państwie myślicieli, naukowców, ludzi oświeconych, może się znaleźć taka kraina, kraina, w której oświecenie, do której oświecenie nie dotarło, w której ludzie żyją tak, jak żyli, w bagnach, wśród przekazywanych, jak już powiedziałam, z pokolenia na pokolenie wierzeń. Wierzeń w duchy, strzygi, widma i te niebezpieczne istoty, które wokół ich domów krążą. Żyli oni w ciemności dosłownej i przenośnej, ponieważ nie było tam oczywiście elektryczności. I te wszystkie legendy znajdowały wielkie zakorzenienie. Bardzo ciekawym wątkiem w tej powieści jest wątek perukarzy. Dwóch ludzi, którzy podróżowali po Bretanii, aby zdobywać włosy, naturalne włosy na peruki. I tych właśnie ludzi dosięgnęły w Bretanii wszelkie możliwe niebezpieczeństwa, wypadki, utrata oka, ręki itd., itd. Wszystko co i każde nieszczęście, które mogło ich spotkać gdziekolwiek na świecie, spotkało ich w Bretanii. Książka Trujący Anioł więc ma wiele aspektów zachęcających do przeczytania. A więc opis regionu, czyli Bretanii, fascynującą postać, czyli Helenę Gigaudeau, a także całe spektrum wierzeń Bretończyków, które w XIX wieku, w wieku pary i elektryczności, tam właśnie funkcjonowały. Warto przeczytać tę francuską książkę o francuskim regionie Bretanii. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.